Nie ma tu jak relaksująca kąpiel. Ojej, a co to? Cześć, cześć, chodź do mnie, rybko. O, cześć, Su. Piękny dzień na wędkowanie, co nie? Sami, co ty robisz? No cóż, zawsze chciałem przyjaźnić się z Syreną, więc pomyślałem, że spróbuję ją złapać. Ale na razie nic nie bierze. Tam nie ma Syren, ale wiem, gdzie można je znaleźć. Chodź! Sam chce mieć przyjaciółkę Syrenę? To będzie ją miał. Ale najpierw zrobię dla niej dom. Musi być ładny i przytulny. Chciałam użyć pudełka, ale gdzie ono jest? Aha! Jest cięższe niż zapamiętałam. To dziwne. Kto ośmiela się mi przeszkadzać? Przepraszam, panie wampirze, ale ja potrzebuję tego pudełka dla naszej syrenki. Dlaczego od razu nie mówiłaś? Idę po przekąskę. Roger! A może lepiej zjeść kanapkę? Niech sam coś przekąsi, a w tym czasie ja posmaruję pudełko klejem. Ma wyglądać jak łuski na ogonie syreny, dlatego przykleję kolory naprzemiennie. Musi się błyszczeć i być magiczne. O rany, patrzcie na to! Wygląda lepiej niż sobie wyobrażałam, ale coś tu nie gra. Bez obaw, mam plan! To mi się przyda. Potrzebujemy ogona syreny do naszego syreniego domu, prawda? Domek na pewno zrobi wrażenie, jak już skończę. Ciekawe, co robi sam. Jest coś za cicho. Su, znalazłam miarkę! Może zostać naszą syrenką! O wow, to świetny pomysł! Ale najpierw muszę skończyć dom. Chcę dodać jeszcze więcej łusek. To zajmie kilka minut. Nie, spiesz się! My w tym czasie popracujemy nad opalenizną! Glutek może się opalać? W życiu bym nie pomyślała. Wow, to wygląda świetnie! Co myślisz sam? Wygląda super, Su! Nie to, co ja! Chyba przesadziłem z opalaniem! Ach, przyda mi się krem po opalaniu! Dom już gotowy, więc czas przystąpić do wystroju. Chcę, żeby syrenka czuła się jak u siebie. Zacznijmy od stołu. Hej, czy to jest mój sekretny szampon? Tak! Cóż mogę powiedzieć? Uwielbiam uczucie wiatru we włosach! Wracaj tu! Lepiej się pospiesz sami. Twoje włosy są w powietrzu. Blasku nigdy za wiele, prawda? O, jakie to słodkie. Wiecie co? Nie do końca przypomina mi to ocean. Dodajmy trochę barwnika spożywczego, żeby nadać temu morski klimat. A, Su, kiedy skończymy? Muszę umówić się na wizytę w salonie. Bez problemu, sami. Możemy wybrać się na wspólną sesję rozpieszczania. Wow, czuję się, jakbym był nad oceanem. To wspaniałe. Muszę powiedzieć Lajce. Na pewno jej się spodoba. Dlatego musimy zadbać o to, żeby to było wyjątkowe. To specjalny syreni pył. Żartuję, to tylko brokat. Ale nie powiem o tym Samowi. Trochę zazdroszczę. Też chciałabym taki stół. Co? Więc to jest ten stół? Super, ale naszej syrence przyda się też miejsce do spania. Kształt morskiego dna. Sami, chodź, zobacz to. Znalazłam fajną muszlę, a w środku było to. O rany, może tam jest perła. Mogę zrobić ładny naszyjnik. Tylko spokojnie. Biżuteria będzie musiała poczekać. Powstanie z tego doskonałe łóżko dla naszej syreny. Będziemy też potrzebować koców i poduszek. I nawet wiem, jak je zrobić. Slime nigdy nie zawodzi, prawda? Mówię ci to od lat. Slime sprawia, że wszystko staje się lepsze. To prawda. I oczywiście jeszcze trochę brokatu. Powstanie mięciutki kocyk, ale najpierw musimy go zabezpieczyć. Nie chcemy, żeby slime wyciekał, jak nasza syrenka będzie sobie ucinać drzemkę dla urody, prawda? Mam tu papier pergaminowy. Można wykorzystać do tego pistolet na klej lub inny gorący przedmiot, tylko ostrożnie. Wow, to takie miłe i relaksujące. Su, to nie jest gniotek, to kocyk dla syrenki. Ups, przepraszam sam. To takie miłe uczucie. No to lecimy. Nasza lalka chyba już zaczyna być senna. Musi odpocząć przed swoją wielką przemianą. Dobrze, połóżmy ją wygodnie. Słodkich snów. To był dobry pomysł. Od tego majsterkowania zachciało mi się spać. Ten złoty sznurek doda trochę blasku do domu naszej syreny. To chyba też mogę wykorzystać. Powstanie z tego świetne lustro. Ale nie będzie ono byle jakie. Będzie emanowało syrenim blaskiem. Ja też potrzebuję trochę blasku.
co tam robisz, Sami? Zawsze chciałam projektować biżuterię, Su. I to właśnie zamierzam robić. Wow, to brzmi niesamowicie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co stworzysz. Te muszle nadają lustru podwodny klimat, co nie? No dobrze, to moje dzieło. Jak wyglądam, Su? Sam zobacz, zrobiłam lustro do domu Syreny. Wow, wyglądam bosko, a lustro też jest niczego sobie. O, dziękuję. Zawsze jesteś taki skromny, Sami. Proszę. Dla ciebie też mogę zrobić naszyjnik. Moglibyśmy być świecidełkowymi bliźniakami. Dom jest już gotowy, więc nadszedł czas, żeby przemienić naszą lalkę w piękną Syrenę. To jest ten moment, na który czekał Sam. Oj, tak, Su, będzie ekstra. Chcę uchwycić każdy krok. O, tak, to jest to. Kamera cię uwielbia. Jesteś do tego stworzona. Wow, naprawdę? To miłe z twojej strony. Super! A, mówiłaś coś, Su? Jest bardzo szykownie i stylowo, ale brakuje blasku. To o wiele lepsze od sukienki. Spójrzcie tylko na to. Cudowne! Lepsze niż sobie wyobrażałem, Suzy! Cieszę się, że ci się podoba, Sami. Ale jako guru naszego zespołu stwierdzam, że syrence potrzebne jest top. Przecież to program familijny! Masz rację. Dzięki za przypomnienie. Mogło zrobić się niezręcznie. Lepiej zapytam naszą miejscową modnisię o ten strój. Co ty na to, maestro? To szykowne i stylowe, ale za mało się błyszczy. Naprawdę masz do tego oko. Tak, Coco Chanel też mi to powiedziała. Nasza syrenka będzie zachwycona tym ogonem. Pokażmy jej. Gotowa na wielkie odkrycie? Spodoba ci się? Niespodzianka! Mam nadzieję, że ci się podoba. Przymierzmy to. Chyba jest ci w tym dobrze i wygodnie. Wow, pięknie! Urodziłaś się po to, by być syreną. Może nasza syrena chciałaby mieć małego przyjaciela, który przypomniałby jej o oceanie, kiedy jest na lądzie? To będzie taki morski amigo! Super! Zaczekaj! Muszę mu zrobić zdjęcie! O, musisz być ostrożny, Sami. Nie martw się, mały koniku morski, mam cię! Przepraszam, Su, próbowałem mu to wytłumaczyć, ale był zbyt przestraszony. To nic, Sami, dałeś z siebie wszystko. Ten konik morski będzie idealnym zwierzakiem dla naszej syreny. Proszę bardzo, teraz już nigdy nie będzie się czuła samotna. Cóż, myślę, że wykonaliśmy dzisiaj kawał świetnej roboty. Coś jest nie tak, ona nie jest jeszcze do końca syreną. Ma ogon, przytulny syreni domek i przyjaciela konika morskiego. Czego jeszcze brakuje, Sami? O, włosy! Musi mieć długie, lejące się i piękne włosy. Owszem, nie będzie syreną, dopóki jej włosy nie będą idealne. No to co możemy zrobić? Nie martw się, to moja chwila, żeby zabłysnąć. Skoro tak mówisz... Zafunduję ci specjalność sama. Małe cięcie tu. Duże nacięcie tam. Su, gdzie maszynka? O nie, użyjemy nożyczek. Naszej syrence raczej nie będzie pasować łysa głowa. No dobrze. Dobra, daj mi chwilę. Proszę, to powinno wystarczyć. Jeszcze trochę. Okej, zobacz. Wow, ono wygląda niesamowicie. Musisz mnie kiedyś uczesać, Sami. O nie, zapomnij. Specjalizuję się tylko w syrenach. No cóż, teraz masz swoją syrenią przyjaciółkę. Tak, i nigdy nie byłem szczęśliwszy, Su. Przeżyjemy razem mnóstwo przygód. To jest życie. Słońce, morze i slime. Nie ma nic lepszego. O, już wiem! Zagrajmy w siatkówkę plażową. Auć! Nie, lepiej zróbmy coś mniej bolesnego. Niech na to myślę. Moglibyśmy... Au! Co? Ładne gwiazdy. Sami? Halo? Wszystko w porządku? Ocknij się, musimy dokończyć odcinek. Daj mi chwilkę, Su.
Co za dzień, czas się zrelaksować. O, jak ja tego potrzebuję. Sam, co ty znowu robisz? Przykro mi, Sue, ale to jest ważne. Przeczytałem książkę pod tytułem Moby Dick. To opowieść o białym wielorybie. Zamierzam go odnaleźć. O, mam nadzieję, że dasz radę beze mnie. Kochani, życzymy Samowi powodzenia i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa! Do zobaczenia!